Upadłość konsumencka to postępowanie mające na celu uwolnienie od zobowiązań finansowych osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna. Jak sama nazwa wskazuje, postępowanie dotyczy konsumentów, a więc osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W 2018 roku z tej ścieżki uwolnienia się od zaległości płatniczych skorzystało około 6 tysięcy Polaków. To o wiele mniej niż na przykład, w Niemczech, gdzie z takiej możliwości rocznie korzysta około 100 tysięcy obywateli. Postępowanie to dotyczy dwóch aspektów. Z jednej strony ma cel oddłużeniowy, z drugiej strony ma na celu doprowadzenie do maksymalnego zaspokojenia wierzycieli poprzez spieniężenie majątku i spłata zobowiązań danej osoby. Pierwszym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest utrata prawa do dysponowania swoim majątkiem. Zostaje wyznaczony syndyk masy upadłości, który, któremu dany upadły, wydaje cały swój majątek i syndek sporządza spis tego majątku, następnie sporządza też spis wierzytelności. Jego celem jest upłynnienie tego majątku i spłata należności, które które przysługują poszczególnym wierzycielom. Jednak nie zawsze sąd uwzględnia wniosek dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej uzależnione jest od kilku istotnych przesłanek. Są sytuacje, gdy ktoś z własnej winy do, doprowadził do stanu swojej niewypłacalności, bądź zwiększył ten stan w sposób umyślny, bądź wskutek rażącego niedbalstwa, i w takich sytuacjach sąd może taki wniosek oddalić. Również jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat toczyło się już postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone, ale w innym... W inny sposób niż na wniosek samego dłużnika, to też sąd może oddalić taki wniosek o ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencka ma za zadanie przywrócenie człowieka do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i w obrocie gospodarczym. Wiele osób, które popadły w długi, uciekało też w szarą strefę, co. De facto prowadziło do tego, że nie płaciło podatków, nie regulowały swoich zobowiązań też w stosunku do ZUS-u i ostatecznie też stanowiły pewien ciężar dla społeczeństwa. Natomiast samo ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej pozwala na to, żeby dana osoba z czystą kartą spróbowała podjąć na nowo normalne funkcjonowanie, podjąć pracę i z tej pracy móc utrzymywać siebie i swoją rodzinę. Obecnie są prowadzone prace nad nowelizacją przepisów dotyczących ustawy o upadłości konsumenckiej.